halo, witam bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o kolejności, jeśli chodzi o inwestycje w kolejne nasze marsze, czyli w drugi, trzeci marsz. Czy to powinien być marsz z tej samej naszej ulubionej jednostki, czy może powinniśmy miksować najlepszych dowódców, którzy na ten moment są w Rise of Kingdoms? Ja jestem Snow i staram się robić content codzienny na temat gry Rise of Kingdoms. Bardzo zachęcam do subskrybowania kanału. Wielkie dzięki, dzięki, jeśli już to robicie. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, jeśli ten Wam się przydał, to naprawdę będę bardzo wdzięczny. Tym bardziej, że wydaje mi się, że jest to odcinek bardzo ważny, ponieważ jeśli chodzi o wybór. Pierwszego jakiegoś kombo, jeżeli wybierzemy sobie już naszą ulubioną jednostkę, to ten pierwszy marsz, który robimy, nie jest taki trudny do wyboru. Natomiast, kiedy myślimy już o drugim i trzecim marszu, pojawiają się problemy. Czy zagwozdki, może powiem w ten sposób. Jest też, są dwa sposoby, na które możemy iść. Czyli, albo idziemy w najlepszych dowódców, którzy w ogóle są w grze. I wtedy myślimy też o różnych jednostkach, albo inwestujemy dalej w tę naszą ulubioną jednostkę, i wtedy myślimy, jacy kolejni dowódcy. Będą dobrzy. Dzisiaj omówimy sobie obie strategie i ja powiem, która moim zdaniem jest lepsza. Także tutaj podejdę do polemiki z niektórymi youtuberami. Na przykład widziałem taki filmik u Spartana, którego bardzo lubię, ale się z nim absolutnie w tej kwestii nie zgodzę. A kto to jest Rambo? Nie twoja sprawa, Bambo. Także niestety w tej sytuacji będę trochę w kontrze do niego, a jakie jest Wasze zdanie, to będziecie mogli sami zdecydować o obejrzeniu tego materiału. Moim zdaniem, najlepsza opcja to jest, mimo wszystko, inwestowanie dalej w tą jednostkę, którą wybraliście. Czyli, jeżeli zrobiliście sobie jedno kombo kawalerii, to moim zdaniem, powinniście zrobić jeszcze drugie albo nawet trzecie kombo kawalerii. Jest to lepsze wyjście niż robienie sobie oprócz kawalerii, piechoty i łódźników. Tak, żebyśmy mieli po jednym kombo z każdego. Z własnego doświadczenia wiem, że nie ma nic gorszego jak banda indywidualistów. Postaram się to udowodnić, czy to waszym zdaniem będzie racja, to sami ocenić. Ok. Żeby nie być jakimś takim zupełnym ignorantem, to spójrzmy sobie najpierw na tą opcję, w której idziemy rzeczywiście w te trzy różne kombo, czyli powiedzmy, że ja na przykład gram kawalerią i zrobiłem sobie Newskiego i Joan, czy tam Huo i Newskiego, są to naprawdę bardzo dobre marsze, bardzo dobry marsz i używam go w kin. I teraz zamiast robić kolejny marsz kawalerii, postanawiam, że chcę mieć po najmocniejszym miszu, który jest w grze. Więc robię sobie z łuczników Zygiel Yanga i Bodikę i używam go jako łucznika i robię sobie na przykład Sipio i Sargon, no nie wiem, Sipio i Guana, jak tam kto uważa. Ej, I to będzie taki mój zestaw. Jakie są plusy tego rozwiązania? Plus na no pewno jest taki, że będziemy mieli najlepszych dowódców, yy, którzy istnieją w grze. Myślę, że w miarę Zgodzą się ze mną osoby, że najlepsi dowódcy, którzy teraz w ogóle są w grze, to będzie Zygeljang, to będzie Newski i to będzie, tu mamy Zygeljanga i to będzie Sipio. Czyli oni są rozrzuceni po różnych jednostkach. Nie możemy zrobić tak, że będziemy używać Sipio z łucznikami albo Newskiego, ponieważ te statystyki są inne. Oni są bardzo dobrymi dowódcami w otwartym polu, i rzeczywiście, jeżeli patrzymy w ten sposób, to może się okazać, że jest to najlepszy wybór. To jest też taki wybór, przy którym nie musimy się zbyt wiele zastanawiać, bo o ile tych drugich, trzecich, czwartych dowódców ciężko niekiedy nam określić, który jest najlepszy, to ci pierwsi naprawdę jest dosyć prosto i takie najlepsze kombo, czy jedno z najlepszych jest naprawdę dosyć łatwo wybrać. Ten wybór daje nam też tyle plus, że jeżeli na przykład zdecydowaliśmy się na kawalerię, ale coś tam w tej kawalerii nam nie pasuje, albo przy piechocie, albo przy łucznikach podobnie, to mając tych dowódców różnych typów też już jakiś tam zrobionych, dużo łatwiej będzie nam zmienić ten nasz ulubiony typ jednostki i będziemy mogli sobie zmienić naszą specyfikację czy tam specyfikację naszego konta, jak zwał, tak zwał. Także te plusy są dosyć mocne, yy, natomiast moim zdaniem jest ich dosyć niewiele. Szczególnie kiedy porównamy sobie plusy, które daje nam to, że będziemy się skupiać na jednej jednostce i za chwilę o tym powiem. Przede wszystkim, kiedy skupiamy się na jednej jednostce, to ta jednostka nasza jest po prostu najsilniejsza. I ona jest najsilniejsza naprawdę z wielu powodów. Takim pierwszym powodem. To pierwsze! Primo! I moim zdaniem, najważniejszym będą wszystkie dodatki, które dostajemy w Rise of Kingdoms za to, że mamy jedną jednostkę. Czyli zaczynając od cywilizacji, czyli ja na przykład tutaj gram łucznikami, więc mam 5 punktów, procent, y, punktów wycia łuczników na plusie, czyli wszystkie moje marsze łuczników otrzymują ten plus. Jeżeli będziemy grali, nie wiem, Niemcami, to mamy 5% ataku, jeżeli gramy Francją, to akurat mamy wszystkich oddziałów, ale większość tych cywilizacji daje plus na poszczególną jednostkę. Kolejna rzecz to są specjalne jednostki, które też dostają powiększone statystyki. Zobaczcie sobie tutaj te numery po prawej stronie, tak? Mamy 212, a tu 217. Więc ta specjalna jednostka sprawia, że zawsze kawaleria na tym przykładzie będzie lepsza od pozostałych jednostek. Czyli czy to będzie piechota, czy to będą łucznicy, ta kawaleria będzie lepsza i będzie lepsza też od powiedzmy zwykłej kawalerii. Także to jest kolejny plus, który mamy. Po drugie, primo. Kolejną rzeczą, która też jest bardzo ważna, to są łatki z miasta. Mamy tutaj zwykle informacje o tym, tak jak ja mam 10% obrony łuczników. I znowu każdy mój dowódca dostaje te 10%. I jeżeli używacie jakiejś innej, to większość z nich ma jeszcze minus do jakiejś innej. Statystyki innej jednostki. Czyli na przykład, jeżeli ja tu mam 5% dodatkowo piechoty, to niestety, ale obniżam tak łuczników. Czyli to nie tylko sprawia, że ta moja główna jednostka jest lepsza, ale sprawia, że jeszcze te pozostałe jednostki są jeszcze gorsze. I większość ich tak działa. Te legendarne działają w legendarny sposób, więc one nam potrafią dodać 10% na jedną jednostkę, ale w drugą stronę też 10% nam zabrać albo po 5% z innych jednostek, bo takie łatki też bywają, także. Tutaj trzeba na pewno zwracać na to uwagę. Zobaczcie na przykład, tutaj mamy 5% obrażeń od umiejętności, ale minus 10% ataku piechoty. Tu akurat nie promuje żadnej jednej jednostki, także może ten akurat nie jest najlepszym przykładem, ale większość z nich naprawdę będzie tak działała. Do tego dochodzi nam jeszcze technologia z KvK, o której tutaj naprawdę warto pamiętać, ponieważ jeżeli mamy technologię KWK w sezonie podbojów, to naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężko jest inwestować w każdy rodzaj jednostki. Tylko największe wieloryby, które rzeczywiście maksują tę technologię i maksują ją dosyć szybko, będą rzeczywiście skupiali się na wszystkich rodzajach jednostki. Natomiast zapewniam Was, że zdecydowana większość graczy, która w ogóle inwestuje w tą technologię, a już nie mówiąc o free to play, którzy też będą to robić, będą promować naprawdę jedną jednostkę. A statystyk jest tam dużo, bo z tego co pamiętam, będzie tutaj nam się rozchodziło o 25% Statystyk, tak? Jeżeli to będzie, to będzie tylko atak, bo nie możemy robić innej statystyki. Natomiast, nawet jeżeli by to było te 25%, to wyobraźcie sobie, znowu każdy mój dowódca takich by dostał 25% dodatkowo. Więc, gdybym ja sobie to dodał do tych moich dowódców, na przykład do Henry'ego, to ja mogę powiedzieć: tak, ok, Henry nie jest ogólnie lepszym dowódcą od Newskiego, ale jeżeli ja Henry'emu dodam 5% życia, 10% obrony i 25% ataku, to już może być i jeszcze te specjalne jednostki, to też będą e, duże plusy, to już zacznie robić różnicę i może się już okazać na tym etapie, że ten mój Henry jest lepszy od tego Newskiego, który... Oczywiście, gdybym ja był skupiony na kawalerii, Tonewski byłby lepszy od Henry'ego, ale w tej sytuacji ten mój Henry będzie lepszy, i to będzie dotyczyło też niekiedy wielu innych dowódców i podobnych porównań. Także to jest rzecz, która moim zdaniem naprawdę warto na nią zwrócić uwagę. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to rzeczy, które mamy do tych dowódców. Czyli dzisiaj Rise of Kingdoms i to, jak nam idzie, to nie tylko dowódcy, ale to też w dużej mierze nasze uzbrojenie, czy tam ekwipunek i uzbrojenie i formacja, której używamy, i teraz warto też zwrócić na to uwagę. Jak widzicie, ja mam najlepszy ekwipunek, właśnie związany z moimi łucznikami. Tutaj są talenty i nie ma opcji, żeby jakiś ekwipunek był porównywalny. I kiedy na początek robiłem ekwipunek, Punek, to naprawdę robiłem ten nauczników, miałem całkiem niezły, natomiast pozostałe jednostki to była totalna bieda. Używałem tam niebieskich lub zielonych. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Ogólnie, często demontowanie ekwipunku jakoś bardzo nam się nie będzie opłacało. Więc często ekwipunek, który na przykład już nie używałbym na bodice, bo coś wymieniałem, dałem na mój drugi marsz, czyli tutaj akurat na Henryka. I to jest dosyć częste. Natomiast to nie jest aż taki duży problem, bo w dużej mierze będziemy mogli sobie przetwarzać bez problemu te nasze materiały. No, ale właśnie. Nawet jeżeli ja przetworzę te materiały, to i tak powstaje nam problem, bo większość materiałów, które mamy, to są materiały, które produkujemy tutaj w kuźni. I teraz, jeżeli koncentrujemy się na jednym rodzaju jednostki, to robimy jeden rodzaj materiału, tak? I. I automatycznie ja będę miał hebanu zawsze więcej niż innych materiałów, więc ekwipunek też dużo łatwiej jest mi zrobić na drugi marsz Lutników niż na marsz kawalerii czy Piechoty, gdzie będę potrzebował po prostu innych materiałów, żeby zrobić inne rzeczy. Jeśli chodzi o uzbrojenia, to jest jeszcze gorzej. Ponieważ wyobraźcie sobie, że ja na przykład teraz dużo pracowałem tymi kamieniami transmutacji, inskrypcjami i tak dalej, żeby zdobyć tutaj bardzo fajne uzbrojenie, które mam. Jest taka możliwość, że wylosuję, będę miał jakieś niesamowite szczęście i wylosuję na to miejsce jeszcze lepsze statystyki, jeszcze lepsze inskrypcje, jakąś nie wiem, podwójną inskrypcję powiedzmy. Co ja wtedy zrobię z tą, którą mam? No oczywiście dam ją na drugi mój marsz łuczników, tak, który z, y, z tego względu w oczywisty sposób y, skorzysta. Ja nie transmutuję rzeczy, które są przeznaczone do kawalerii i do piechoty. Przynajmniej na ten moment absolutnie tego nie robię. Więc te uzbrojenia będę miał zdecydowanie zdecydowanie lepsze w dłuższej perspektywie czasu oczywiście. Będę miał zdecydowanie lepsze dla łuczników niż dla kawalerii czy piechoty. Na początku jest troszeczkę inaczej, nawet w drugą stronę, natomiast w dłuższej perspektywie uważam, że moje uzbrojenia będą dużo, dużo lepsze dla tych wszystkich marszy łutników w porównaniu do tych, które mam do kawalerii i piechoty. No chociaż tutaj dużo zależy też od szczęścia, ale myślę, że to jest też bardzo ważny punkt. Następna rzecz, która moim zdaniem też jest ważna, to jednostki, które trenujemy. Jeżeli zobaczycie sobie na moje jednostki, to widzicie dużą dysproporcję: mianowicie, że mam dużo więcej włóczników od pozostałych jednostek. I to też jest dla mnie plus. Ponieważ kiedy ja muszę bronić swojego miasta, to mam więcej Łuczników, którzy są silniejsi od każdej innej mojej jednostki. Mam ich też więcej i mogę się skupić na nich, jeśli chodzi o walkę w polu. Bardzo często ktoś walczy dwoma, trzema marszami, i są to na przykład tylko i wyłącznie Łucznicy. Co sprawia, że gra jest dużo przyjemniejsza i łatwiejsza, bo ja mogę wtedy założyć coś takiego, że powiem sobie, ok, jeśli chodzi o piechotę i kawalerię, bez problemu mogę zużywać ich na flagi, nie są oni mi potrzebni albo nie są potrzebni tak bardzo, ponieważ nie potrzebuję takiej ilości, potrzebuję albo jednego marszu, albo w ogóle nie potrzebuję i mogę spokojnie używać ich do. Pomagania mojemu królestwu, a inne jednostki mam do walki, tak? Ten moje główne jednostki, to tylko tam muszę się kupić. Dodaję jeszcze jeden plus, jeśli chodzi o zbieranie surowców, ponieważ każda jednostka potrzebuje tak naprawdę trzech surowców, a nie czterech do leczenia. I tak na przykład moi łucznicy potrzebują tylko drewno, kamień i złoto. Więc ja nie potrzebuję żywności i nigdy jej praktycznie nie zbieram. Oczywiście pasywnie ją dostaję. Przez to mam jej tak dużo, ale ja bardzo często przed KVK wymieniam się z innymi graczami, którzy na przykład oni potrzebują żywności, a na przykład nie potrzebują drewna, i wtedy robimy sobie taką wymianę i spokojnie to się wszystko też dodaje. W przeciwnym razie musimy cały czas wszystkie te surowce mieć powiedziałbym w miarę na podobnym poziomie, no bo wychodzi z tego, że podobnie będą się one nam zużywały. A po trzecie, primo! No i ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć: to pamiętajmy, że zrobienie tych dowódców będzie nam zajmowało długo czasu. Nawet jeżeli będzie nam naprawdę dobrze szło i w terminie jakichś tam 3-4 miesięcy udaje nam się wymaksować jednego dowódcę, to pamiętajmy o tym, powiedzmy, mamy to jedne główne nasze kombos ulubionej jednostki i chcemy zrobić sobie aż 4 dowódców. Tak? Jeżeli to pomnożymy, to wyjdzie nam, że będziemy mieli ponad rok żeby zrobić te dwie pozostałe pary z pozostałych jednostek. Często zdarzy się tak, że w tym czasie wyjdą już nowi dowódcy, więc już nie będziemy mieli tych najnajlepszych z pozostałych jednostek, a ba, najwięcej na tym ucierpi nasza główna jednostka, z którym nie będziemy najprawdopodobniej w stanie nadążyć z metą. Bo może się tak zdarzyć, że na przykład mamy teraz tego CPO Prime i mamy, niech będzie Sargon, i robimy sobie łuczników, robimy sobie kawalerię. Nie dość, że mi to zajmie ponad rok najprawdopodobniej, dla niektórych trochę krócej, dla niektórych trochę dłużej. To jeszcze na koniec może się okazać, że wejdą yy, nowi dowódcy piechoty, którzy będą dużo lepsi, a ja nie będę mógł ich wymaksować jeszcze przez długi, długi czas, tak? Więc ta moja najlepsza jednostka nie będzie wcale taka najlepsza. Kiedy koncentrujemy się na jednej jednostce, dużo łatwiej jest ją zmienić, bo powiedzmy, że ja sobie myślę, tak, ok, mam bodikę i zygelianga złotników, i teraz na przykład sobie robię Henryka, bo tak mi się wydaje, i Henryka, nie wiem, chcę zrobić Henryka, z Nebu. Taki jest mój plan na następnych dwóch dowódców, czy tam Artemizję, czy cokolwiek. Robię sobie najpierw Henryka, i w międzyczasie wychodzi nowy super dowódca do obutników. Wtedy nie ma problemu. Ja zrobię tego Henryka i zamiast nebu zrobię sobie tego innego nowego dowódcę, tak? I wtedy wszystko jest spoko. Mam tego nowego dowódcę, cały czas jestem w tej najnowszej macie mecie, co jest bezproblemowe. Jeżeli będę miał plan, żeby robić tak dużo dowódców w tak długim czasie, no to nie będę w stanie tego zmienić i. Tam, gdzie mamy nawet ten nasz najlepszy ekwipunek i wszystko ustawione, i tak dalej, i tak dalej, znowu tracimy. I to jest kolejny powód, dla którego ja uważam, że to jest lepsze. Aha, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, bo ktoś powie na pewno, że ok, dobra, ale koncentrujesz się na ucznikach, i później masz coś takiego, że masz dużo dowódców, których już nie używasz. Czyli na przykład mam Ramzesa, którego już praktycznie ich nie używam, mam Edwarda mam, nie wiem, to myrys też już praktycznie nie używam. Jest to oczywista prawda. Rzeczywiście ci dowódcy, w których inwestowałem w łuczników, muszą się wymieniać i tych łuczników, których na dzisiaj nie używam, mam najwięcej. Ale moglibyśmy to samo powiedzieć o Saladynie, moglibyśmy to powiedzieć też o Aleksandrze, którzy nie są łucznikami, też już ich nie używam. Natomiast wiadomo, że z innych jednostek mam ich zdecydowanie mniej. Ale to, że ich nie używam, to wcale nie jest takim dużym minusem, ponieważ aktualne scenariusze KVK w sezonie podbojów dają nam szansę wykorzystania tych umiejętności. I czy to będzie Heroic Anthem i te dodatkowe umiejętności, czy najlepiej to widać w oblężeniu Orleanu, gdzie sami możemy sobie dobierać te umiejętności, to jest naprawdę świetne miejsce dla graczy. Właśnie, którzy mogą wykorzystać, i wtedy mogę wykorzystać te umiejętności od Ramzesa, mogę wykorzystać umiejętność od Tomyrys, która jest po prostu e, niesamowita. Jedna z zdecydowanie najlepszych, które e, możemy tam użyć, i to jest naprawdę wtedy duży plus. Także aż tak dużo nie tracimy, i czasem możemy też jeszcze z tego skorzystać. I tak to wygląda. Jestem ciekawy, jakie jest wasze podejście do tej sprawy, w jaki sposób wy rozwijaliście swoje marsze, czy zgadzacie się ze mną, czy może wręcz przeciwnie uważacie, że to podejście jest złe? Dajcie znać w komentarzach. A na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki, że byliście i do usłyszenia do następnego razu. Cześć.